Ostatnio zauważam, że dosyć duży procent osób, które ogląda moje filmy, mnie nie subskrybuje, więc właśnie prosiłbym Ciebie, drogi użytkowniku, żebyś wszedł na to konto, zostawił tutaj subskrypcję z dzwoneczkiem, ponieważ są tutaj dosyć fajne skiny do ugrania. Właśnie co odcinek, co 100 subów też giveaway na jakieś większe skiny, tak powiedzmy za 5 euro. Oczywiście właśnie będzie to potem się zwiększyć coraz więcej, bo naprawdę z ilością subskrypcji dużo właśnie możliwości do rozwoju kanału mi to udostępnia. No i myślę, że wy też będziecie mieli te korzyści, więc naprawdę myślę, że warto stawić tego suba. Was to nic nie kosztuje, a mnie właśnie zachęca do robienia tego po prostu, co robię. Więc tutaj dziękuję i zapraszam do oglądania. Siemaneczki, ziomeczki, witam was wszystkich bardzo, bardzo, a to bardzo serdecznie, jestem Croxy. Oczywiście na starcie odcinkowy giveaway dzisiaj jest do wygrania AWP Warm God Factory New. Dobyliście pod poprzednim odcinkiem 60 lat w górę, czyli to oznacza, że skin powinien być za $1.20, ale chciałbym was przeprosić, że w środę nie było filmu, ponieważ byłem na wycieczce, jakieś tam patologiczne live'y były, no ale dokładam jeszcze tutaj parę centów właśnie i dzisiaj jest do rozdania właśnie AWP Warm God Factory New. Standardowa każda łapka w górę to 2 centy w kolejnym właśnie odcinkowy giveaway'u. Dzisiaj chciałbym pozdrowić jak zwykle, więc pozdrawiam sobie tutaj dzisiaj właśnie wybrałem sobie tego osobę i pozdrawiam właśnie Zakama 59. Możecie pisać na dokładnie też po pozdrowienia. No i co? Widzimy się już za chwilę. Siemaneczki, ziomeczki, ja jestem Croxy. Dzisiaj sobie nagrywamy opening skrzyneczek z CS-a. Dzisiaj spróbujemy jeszcze raz upolować rękawiczki. Dzisiaj jest ze mną Żaba oraz DDFX. A witam serdecznie. Pozdrawiam. A także witam, siemanko. Tutaj ja właśnie... Ja te, będą trafiane glowesy, znaczy no glowesy. Normalnie, więc tutaj będziecie mieli w opisie kanału chłopaków. My dzisiaj mamy tutaj przygotowane 12 skrzynek glove case i tutaj mamy jeszcze jedną gamma. No to chłopaka, bo na bogato, stara się na minus. Normalnie, jedną spektrum i jedną gamma, więc jest grubo. Ja już tutaj sobie wyszukuję. Będzie kręcone śmigłem. Będę fixa po tym, po obiedzie, tak? Tak, będzie kręcone śmigłem, tyle powiem. Dobra, więc najpierw... Najpierw sobie otworzymy skrzyneczkę gamma. Jest to gamma jedynka, nie dwójka. Myślę, że taki glock pustyny mutownik byłby spoko. No, taka taki gamma dobry kalambi. No też byłby spoko, ale niestety wypada 5-7, brutalny daimo. Więc jest cienko. Otworzymy sobie teraz jeszcze spektrum. I potem przejdziemy do otwierania właśnie glovesów. Ten kałaszek myślę, że byłby spoko. On jest fajny, najładniejszy kałach. Co o nim myślicie? Najlepszy. Jaki? Polecam serdecznie. Bloodsport. Norbert Gierczak. Bloodsport, blues, najlepszy. Bloodsport, no mam go. Nie, no on jest fajny, fajny. Ale no i w sumie też byłby spoko USP. I uwaga! No chociaż stój na tego maga fioletowego. No nie wierzę, kurde, Bizon wypada. No i Lipton. Miejski paskowany pewnie. Nie, kurde, tropikalny miejski jakiś. Paskowany, legenda. Normalnie. Dobra, więc teraz sobie przechodzimy do otwierania skrzyneczek glove case. Czekajcie, co tu się stało? Dobra. Otwieramy. Powiedział, że jak bijecie pod tym filmem 500 lajków, to Dragon Lore daje na końcu. Tak, naprawdę jest akurat. Dobra, więc teraz przechodzimy. Przechodzimy teraz do otwierania skrzyneczek glove case. Ja bym naprawdę rękawiczki bardzo chciał i gówno. Max 7. Rękawiczki są ładne, nie, takie czekaj, pomarańczowe takie. Nie wiem. Bum chyba. Nie wiem, jak się nazywa. Miejskie maskowane. Dobra, kolejna skrzyneczka leci. Mam nadzieję, że nie nie. Ej, stój, leś dalej. Famas, Mecha Industries wypadł. To jest już tam dyskin, co? Jaki stan? Jaki stan teraz? Ty, prosto z fabryki, to 4 euro gdzieś, tak? Jak to jest? W Ameryce jest 50 stanów. Co? W Ameryce jest 50, nie stanów. W Arabii Saudyjskiej chyba. No, więc flotowy skin poleciał. Jeszcze niech poleci przynajmniej ta MŠK Baskit, to już w ogóle będę szczęśliwy. I żeby tylko jakiś dobry stan poleciał. Ale kurde, jak ja bym chciał takie rękawiczki dropnąć i wypada P2000, więc jest słabo. Niestety. No niestety tak. Ale mam będzie jeszcze... dobrze. Jeszcze kosa wyleci. Jeszcze kosa rękawice, wyleci. Gościu! I wypada Galil.
Gali AR. To mój pęka mówił kiedyś. Nie Gali, to Gali AR. Ale gdyby takie rękawiczki poleciały, to ja kurde nie wiem, co on by zrobił. Ja to bym je zdjął, bo taka kurwa ciepła. CZ-ka. Niestety. No w sumie na wakacje się nie przydadzą takie rękawiczki. No. Mi się ogólnie podobają takie... Czekajcie, to był Pandora's Box i takie zielone jeszcze, kurde. Nie pamiętam, jakie to były. I Glock. Niestety. Kucie ręczne. Kurde. Jeszcze tutaj mam 6 skrzyneczek, więc jeszcze jakaś szansa jest. Jakaś szansa jest, ale szansa jest mała, że polecam właśnie rękawiczki. Muszę kurwa obejrzeć na odcinek. Ja się teraz nie będę odzywał. To... Znowu był Glock, niestety. To. Kurde. Jaki Glock? Jaki to jest Glock? Kucie ręczne. Jest paskowany. Dobra, 5 skrzyneczek jeszcze mamy. Panie, za 5 skrzyneczek syberyjskie. Żeby chociaż ten baskit poleciał, albo skaucik. Kurwa, co trzeba pisać, żeby karta na YouTube znaleźć? Nie mogę, kurwa, to jest. Jak ten Glock nie prześladuje, je, kurde. 4 skrzyneczki jeszcze. Jak ja na... Tak, jak ja na opening wydam 35 euro, a zwróci mi się... Co najmniej 7. Jak fejda trafiał, to by się opłacało. No. Bo nas nastrąca pewnie, walnie. Normalnie. A dla odmiany teraz poleciał Mach 7. Więc... Okej. Base one. Albo taka pustynna księżniczka, żeby poleciała. Niby się tak... Ej, usp Cyrex! Nareszcie coś innego. Jeszcze jaki stan? Jak będzie Factory New, to nie wiem, 6 euro? Po testach. Ile to jest warte? Testach? 20 zł. Po testach bojowych jest wart... 2 euro, ej. Jest nawet spoko jest. Ale co z tego, jak mi się zwróci z jakimś 8 euro? Dobra, 2 skrzyneczki jeszcze. Jak polecam rękawice, to... to nie wiem, co zrobię. I ej, MK wspomnienie w stat tracku. W ostatniej, na co rękawice, zobacz. To jest zamyka. Wspomnienie. Zrób tego. Fioletowy to jest. No look tego, no look. Po ciężkich walkach. A to lipa. To tak jak ten, tak jak Adrian też jest po ciężkich walkach. Staje na jego mega z tego. No tak, kurwa. Dobra, ile to jest warte, powiedzcie mi teraz, ta MK w stat tracku. Nie zajmę. Po ciężkich walkach, ale... Ej, where is my MK? MK mi zabrali. Ej, będę zjadł, kurwa. Zajebał ją. Jak to chyba będzie fortunę, Bartę? Ej, no bez kitu MK mi zabrali. Gdzie jest moja MEczka tej? Tak pipolka mi ją zabrali. To już możesz... Kradli złodzieja, chyba lecą. Ej, tak. Walnąć. I tak w ostatniej skrzyneczce lecą glossy. Gama, gamen z kamen. Dobra, ostatnia skrzyneczka. Jeżeli polecą glossy, to... to pokażę m***a. Tak jak... taka magiczna taktyka. Uwaga. Ej, Cyrex znowu. Daj, Factory New. Oby. Po testach. No niestety. Jakie fajne te... Nie było najgorzej jak Gabenowski opening, tak szczerze. No tak z 10, może 12 dolków się zwróciło, to jest i tak lepiej. Jak zawsze mi dropyły skiny po, nie wiem, po 2 dolary, więc i tak jest dobrze. Ten jest wart też 2. Jak oceniasz opening w skali od 1 do 75? 0. Tak się gajemnio. Ja czekam, aż mi polecą rękawiczki, to wtedy kurde... No, o, ile to? 5 euro jest warto ta MK. Jak podejmować jeszcze na siłowni? Cienko jest bardzo. 4 kroki poleciały kucie ręczne. Boże. Nie polecam ogólnie Gabena. Polecam właśnie otwierać na nowej stronce, która się właśnie tworzy. Tam będą najlepsze dropy na świecie. Normalnie. Normalnie, więc możecie tam jakiegoś tradinga w komentarzu zostawić, to tam może wam coś rzucę. No i co? No to byłoby już chyba na tyle. Trzymajcie się i no, piąteczka. Bye! Bye!